Cześć, czołem, witajcie, ja nazywam się komandosik.pl, witam i zapraszam was w 35. parcie. Kurde, już myślałem, że 31, ale nie, to już jednak 35. part serii przygody z Nargonem. Dziś zajmiemy się kolejnym ekspowiskiem. Tym razem może to będzie troszeczkę słabsze ekspowisko, gdyż to tak naprawdę tych stworów nie jest, kurczę, tak zbyt dużo. No ale jednak troszeczkę tego jest. Zaleta też tego ekspowiska jest pewna, gdyż możemy wylotać sobie pierścień unikatowy. No co, może do tego pierścienia wrócimy. No nie jest może on jakiś tak strasznie dobry, ani strasznie kurde drogi. Tutaj chyba obłąkany o łowca orków chyba jest, ale to raczej nie na mój level stwór. Dlatego raczej... Zobaczymy, co w tych opuszczonych jaskiniach jest. No, ogólnie dzisiaj pozwiedzamy ten złudny trakt. Czekajcie. Co jest? Napiszemy, zapytamy się. Może obłąkany łowca orków. Nie no, to i tak już nie nasz poziom. Byśmy musieli mieć przynajmniej 40 poziomów. Może nawet 50 w porywach. Nie no, 50 to wtedy za dużo. Nie no, 40 leveli by było ok, mi się wydaje wtedy. Dobra, mały worek złota, więc tutaj jest pierwszy nasz lazurowy tygrys. No są tu takie potwory, 80, 90 to już jest tak ten max, no nie jest to tak strasznie zadowalające ekspowisko. Ale plus jest taki, że jest tutaj pełno bandytów, o widzicie, turkusowe pióro orła, one jest chyba potrzebne do jakiegoś questa czy do czegoś tam. Dlatego polecam dość zbieranie. Tych itemów, kurczę, gdzie dalej? Okej, mamy rudego twardziela, to już jest elita, z której mogą wylotać nam buty unikatowe. Kurde, co jest? Chyba złą umiejętnością włączone. No, chyba złą umiejętnością, bo czemu płonki nie mam? Co jest, kurczę? Droga światłości. No, włączyłem umiejętności pod zimno, a ja pod zimno nie chcę umiejętności, ja chcę umiejętności pod ogień, więc tak, tutaj się zajmiemy tym ekspowiskiem. Może nawiązaniu do tego, znajduje się dość sporo elit, widzicie tutaj, takich jak na przykład łowca na inniaków, to jest akurat zwykły stwór, takich na przykład jak celne oko, rudy twardziel. Są to elity, z których wypadają elity, unikaty. O, 83 level, ale kurde, nie chcę zbytnio odbłyskawić strzał. Tutaj z tych orłów wypadają nam pierścienie na 85 poziom. No te pierścienie, powiem się, że no takie trochę słabiutkie są, ale może się ktoś znajdzie na te pierścienie, ktoś może komuś się ten pierścień spodoba wyglądem, albo komuś statystyki bardzo przypasują, to najwyżej on nas kupi ten item, no ale tak mniej więcej cena tych pierścieni zaczyna się nawet już od 50 tysięcy do 500 tysięcy, no może 1 milion w porywach, no ale to tak naprawdę trzeba już wtedy dobrą cenę sobie wyciągnąć. Tutaj mamy już krokodyle, o widzicie pierścień bystrości orła, jak pięknie, że mi on wypadł, no zobaczcie, no wartość taka może nawet lepsza jest od mojego pierścienia. Ten, zobaczcie, mi się podoba, że dużo życia dodaje, no a ten za to dużo uniku. No nie wiem, może spróbuję, wystawię z jakąś licytację dobrą, zakup teraz. Może troszeczkę się na tym, teraz może nawet 500 się na tym wzbogaca. Okej, okay. Mamy dalej grupkę dwóch bandytów, kurczę, łowca i wojownik. No nie było większych problemów z tymi potworkami. Jak widzicie, w moim flipunku zmienił się już broń dystansowa. No jest to słaba broń, to jest broń zwykła, kupiona u kupca takiego pewnego w Nidhal. No nie jest ona jakaś może strasznie zadowalająca, że takie wow, wielkie wow, każdy zrobi. No ale ta broń spełnia swoje wymagania. No nie będę tej broni krytykował, jest nawet ona całkiem spoko. No jest... Kurde, nie wiem, co ci dwóch gości tutaj szuka. A nie, oni sobie jakczym, no to okej, okay, nie będę im przeszkadzał. Chodźmy sobie do tej opuszczonej jaskini, chyba że ktoś tam wybił już ją. Ale sprawdźmy, ja na tych terenach jakoś nigdy nie chodziłem.
Więc zobaczymy, zobaczymy, co tutaj można znaleźć. Kurde, widzę tutaj 80 jakiś poziom. Aaron Ramsey, Baron chyba. Czyli coś takiego. Okej, nie wiem, czy tutaj można przypadkiem przejść na drugą stronę, bo tam jest, idzie taka ścieżka na osadę czerwonych orków. I czy tutaj można przejść? No tutaj powinny chyba jakieś stworki się znajdować. Nie widziałem nigdy tego kwiatka. Pewnie jakiś rzadki, może warto go pozbierać, wystawić na aukcję. Komuś do jakiegoś questa się przyda czy coś. Zobaczcie, kurde, jaki dzisiaj mam ping duży. Nie życzę nikomu grać z takim pingiem. To jest naprawdę, kurczę, denerwujące, jak wasz cofa, albo się tak zacina, że musicie co chwilę dawać F5. Można się dzięki temu nieźle zdenerwować. No okej, no wychodzimy na złudny trakt, to chyba wyjdziemy sobie teraz po drugiej stronie. Zaraz zobaczymy. No już u niej nam lotło na filmie, więc mogę być dość zadowolony. Jeszcze pod koniec, na koniec filmu dam wam walkę. Oj, przesunę sobie mikrofon. Tak, tak, to jedno. To jednak to co mi chodziło, że tą jaskinią się na drugą część mapy przechodzi. Dam wam walkę z opuszczonym, kurde, z opętanym paladynem, nie wiem co, tak mi się dzisiaj język połączę. Opętany paladyn, no spadły nam fajne nawet, takie fajne loty. Nie będę tak spoilerował, dlatego zostawiam to już do obejrzenia. No okej, widzimy, tutaj niestety jest wszystko wybite. Więc tak, może podsumujmy to ekspowisko, no i dajmy taką ogólną ocenę tego ekspowiska, jak ja po prostu je bym ocenił. No ekspowisko jest bardzo średnie, tak bym nazwał, nawet może mogę powiedzieć, że troszeczkę słabe. Na pewno opisywałem dla was szkielety, nawet już chyba na maczugu ręki wolałbym ekspić niż tutaj. No może jest taka zaleta, że z tych orłów może nam wylotać ten unipierścień, z tych celnego oka może nam wylotać, albo z tego takie właśnie buty. No te buty są też dość warte, 1 milion gdzieś chodzą. Buty na Voya i Pala, też one są trochę tańsze. No takie, no takie może ekspowisko w skali 1 na 10, jakbym miał je ocenić, dałbym taką piątkę. 5 na 10 dałbym piątkę raczej. Nie będę aż taki bardzo krytyczny. Więc tak, to chyba tyle, co chciałem powiedzieć wam o tych orłach. No nie jest ich dużo, to jest jedyna mapka, na której się oni praktycznie znajdują. Więcej mapek z tymi orłami ja nie wiem, raczej nie ma więcej mapek z tymi orłami. No cóż, ja tutaj raczej nie będę dłużej przesiadywał, gdyż moim celem jest szybkie wbijanie, a na tych orłach raczej takiego czegoś nie dokonam. Bardzo fajnie, powiem wam szczerze, jestem strasznie zaskoczony, gdyż nigdy nie spodziewałem się, że tak dobrze aż będzie mi się, kurde, ekspiło na tych szkieletach. No naprawdę, tak niby ten, ale naprawdę exp jest całkiem fajny. No wiadomo, RM, jeszcze nie pokazywałem RM-u, ale muszę troszeczkę, chyba 90 level wbiję, dopiero wam wtedy RM pokażę. Gdyż ta na RM-ie to jest, kurde, tam od 80 levela można iść, ale naprawdę trzeba mieć na RM-ie ek dobre, żeby się obronić przed innymi, albo po prostu trzeba mieć koleżkę jakiegoś, który będzie nam pomagał w grupie z nim, albo po prostu on będzie za nami chodził i no i zabijał tych, którzy chcą nas zabić, tak to w skrócie mogę nazwać. Więc to tyle w tym filmie, co chciałem wam pokazać. Jeszcze na koniec zostawię wam walkę z Karosem, więc mam nadzieję, że miło spędziliście te kilkadziesiąt minut oglądając film. No i życzę wam miłego weekendu. Cześć i czołem, witam was. Ja nazywam się komandosik.pl. Dzisiaj pokażę wam bicie opętanego paladyna razem z kumplami na Skype'ie. Możecie się przywitać. Siemanko, tutaj Dami. Więc tak, przedstawię wam tutaj drużynę. Gamix, Pashmark oraz ja, Hayabuzer. Zobaczymy, co wypadnie nam z opętanego paladyna. Jest to, kurczę, chyba mój pierwszy heros na tym właśnie świecie. Nie, no drugi, bo pierwszego opętanego paladyna biłem. No ale było niestety słabiutko. Teraz mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. Więc co, chłopaki, jak myślicie, damy radę? Mi się wydaje, że spokojnie. No w trzech praktycznie, może jakbym był sam z Pashmarkiem, to bym się zastanawiał, czy damy radę, no ale tak to powinniśmy dać radę. Tutaj widzimy unik ze strony Gamixa, kurczę, ładny unik, zobacz, jakby ci przywalił takie 3K, to troszeczkę... No, to jest krytyczne, no.
Zaraz mu się kończy ogień. Co turę będzie go ten ogień bił, no to wtedy jeszcze O, jedną głęboka bąkę mu weszła, zapodam. odnowiła się, bardzo O, ładnie. ładnie, ładnie, bardzo ładnie. 56%. Znowu unik. 53%. Tutaj nikt nam nie zaniża, więc powinny być dwa loty albo jeden. Zależy, kurczę. No i jest jeszcze z nami Ger Vesil, kurczę, który ma jeszcze za mały poziom, żeby Tak. z nami bić. No ale zapomniałem mu wspomnieć, za co bardzo przepraszam. No, dziękuję. Dobra, już mi się troszeczkę skończyło, więc mogę mu dać, kurde, płonkę. Dobra, zobaczymy płonkę. Wow, prawie 1000 dostał. O, nie strzała, nie spadłem. Jeszcze muszę wspomnieć o Danku, który znalazł tego pętanego paladyna, nas zawołał. No, No, ale w ogóle niestety... wielkie podziękowania dla No, niego. wielkie Dziękujemy podziękowania dla bardzo niego. serdecznie. Nie wzięliśmy go do drużyny z tego powodu, że będzie po prostu nam on lota zaniżał. No i będzie chyba wtedy jeden locik i kurde, jeszcze uni zbroja to w ogóle mi się załamał. No ale coś czuję, że zaraz wyskoczy nam zbroja, ale taka fioletowa, kurde. Coś czuję, że wam wyskoczy zaraz zwykle, nie? I to nie ma zwykle z niego. Weź, czekaj, 1%? 1% co będzie? Efekt punktu dajcie. Dwa uni, kurde. Jakie? To jak, co spada? Nie, mówiliśmy, że podzielimy. Na uni? No i hełm, taki OP. Ej, mogę się? I coś na popojka? No hełm jest fajny, no. Hełm jest fajny, przyznam. Przywracam. No, hełm fajny. Wraca 114. Aha, Paszmark zdobył wszystko, no także gratulacje dla niego. Ej, chcecie coś? No dobra, to dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do kolejnych filmów Narka.